Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Videotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję urządzenia OptePeli, czyli oczywiście urządzenie sieciowe, natomiast bardzo ciekawe. Myślę, że dla wielu z Was będzie to kolejna nowość, zwłaszcza tych, którzy się absolutnie siecią nie interesują. I to też jest urządzenie adresowane do takich osób z uwagi na łatwość obsługi, a jest to extender, wzmacnia sygnał Wi-Fi, dokładnie model WA850RE. Słuchajcie, z uwagi na to, że nie było rozpakowania, a produkt był fabrycznie nowy, dotarł do mnie fabrycznie nowy, ja zapraszam Was na rzut okiem najpierw na to, co znajdziemy wewnątrz opakowania, a potem już na właściwą część recenzji. Tak więc zapraszam. Jak widzimy, extender dociera do nas w takim bardzo schludnym opakowaniu, jasnym, także dosyć standardowe dla TP-Linka barwy. Tutaj z tyłu nie tylko aparat złapie ostrość. Mamy informacje o możliwym zastosowaniu tego urządzenia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co znajdziemy we wnętrzu opakowania, to w ogóle zobaczcie to, jak całość się otwiera. Nie wiem jak Wam, ale mi to bardzo mocno przypomina pakowanie produktów Apple, tym bardziej, że do góry mam niewielkie pudełeczko, to jest instrukcją obsługi i tylko z niewielkim logo TP-Linka. To, co tutaj znajdziemy, to jest oczywiście to, o czym wspominałem, czyli przede wszystkim pakiet instrukcji obsługi, no i oczywiście oprogramowania. Samo urządzenie, sam extender nie wymaga instalacji żadnego programowania, natomiast ta płyta pozwoli nam na prostą konfigurację całości z naszego programu, plus oczywiście dodatkowy papier związany chociażby z gwarancjami i tak dalej. No i samo urządzenie. Jak widzicie, extender nie jest jakiś super duży, wykonany z białego, błyszczącego plastiku w takim dosyć ciekawym designie. Tutaj pod spodem jest jeszcze tylko jeden w zasadzie element, a mianowicie przewód sieciowy dostarczony przez producenta. To możemy sobie tutaj schować. I wracamy do naszego extendera. Dosyć ciekawe kształty, to oczywiście podpinamy do gniazda zasilającego. Natomiast na dole warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, a mianowicie na port sieciowy standardowy RJ45. Jeżeli mamy urządzenie, które nie posiada żadnego odbiornika Wi-Fi, które pozwala mu łączyć się bezprzewodowo z siecią, na przykład jakieś starsze modele Smart TV, to mamy możliwość również dania możliwości połączenia bezprzewodowego. Jeżeli nie chcemy na przykład transmitterów sieciowych, możemy skorzystać z takiego rozwiązania, to wpinamy sobie gdzieś tam w okolice gniazdka i łączymy telewizor normalnie przewodowo do extendera. Extender dalej łączy się bezprzewodowo z naszym routerem. Na froncie urządzenia znajdziemy jeszcze jeden przycisk RE oraz ta niebieska obudka. To są, słuchajcie, moi drodzy, diody, które sygnalizują nam. Przede wszystkim tak, praca urządzenia. Informacja Ethernet oczywiście oznacza ni mniej, ni więcej, a podłączenie jakiegoś urządzenia do portu. Mamy tutaj również oczywiście sygnalizację połączenia z siecią Wi-Fi, a także sygnalizację mocy sygnału. Instalacja samego urządzenia jest naprawdę prosta. Ja w tym momencie już wcisnąłem na routerze przycisk WPS, czyli taki, który pozwala nam się łączyć bezprzewodowo z naszą siecią Wi-Fi, bez konieczności wpisywania hasła. I extender TP-Linka również tą funkcję obsługuje. Teraz wystarczy w ciągu 2 minut wcisnąć przycisk RE na naszym extenderze i poczekać na wyszukanie tutaj sygnału. W tym momencie mamy sygnalizację połączenia wireless, czyli że tutaj szuka nam, nawiązuje połączenie. I pamiętajcie, jeżeli nie wyjdzie Wam łączenie bezprzewodowe, to w tym momencie może się skorzystać z panelu konfiguracyjnego, a to za moment Wam pokażę. W momencie, kiedy nasz extender nawiąże połączenie z naszą siecią, w tym momencie aktywowałem dopiero funkcję RE, jak widzicie, on w tym momencie czeka na reakcję mojego routera. Zobaczymy, czy tam się jeszcze WPS nie wyłączył. Jeżeli się nie wyłączył, to połączenie zostanie nawiązane, zaświeci nam się na stałe dioda wireless, a z prawej strony naszego extendera zaświecą się diody sygnalizujące moc połączenia. To może oczywiście chwilkę potrwać, także zaraz do Was wracam. Jak widzimy, urządzenie nawiązało jak najbardziej połączenie poprawnie. Diody sygnalizujące zasięg 3 świecą się, co oznacza maksymalny zasięg w tym momencie. Ale to, o czym wspomniałem, to nie jest jedyny sposób na konfigurację tego urządzenia. Więc ja teraz wyjmę ten zszywacz, który tam widzieliście w opakowaniu, co się dostał. Tylko gdzie ja to położyłem? Już mam. On nie jest częścią zestawu, słuchajcie. Zszywacz, który tam był widoczny. Odłączam sobie urządzenie. Resetuję je przyciskiem również zlokalizowanym
na dole urządzenia i będziemy sobie teraz, słuchajcie, łączyli ekstender przewodowo ponownie. Konfiguracji takiego połączenia możemy dokonać przewodowo, jak i bezprzewodowo. Jeżeli konfigurujemy go bezprzewodowo, to ekstender oczywiście nie podłączony do żadnej sieci za pomocą przewodu. Natomiast jeżeli konfigurujemy go przewodowo, jedną końcówkę oczywiście podłączamy do komputera, a drugą do naszego ekstendera. Dalsza część konfiguracji nie różni się praktycznie niczym, czy łączymy urządzenie przewodowo, czy bezprzewodowo. Wpisujemy login i hasło, a następnie wchodzimy do strony konfiguracyjnej naszego ekstendera. Teraz dosłownie w czterech krokach nawiązujemy połączenie. Przede wszystkim klikamy sobie Next, wybieramy nasz region. Mamy Polska, lecimy sobie Next. Czekamy, aż urządzenie złapie wszystkie nasze sieci bezprzewodowe, które ma w zasięgu. No, jak widzicie, może chwilkę potrwać. I teraz w dostępnej listy zaznaczamy sobie sieć, do której będziemy chcieli się połączyć, a następnie klikamy przycisk Next. Tutaj oczywiście musimy wypełnić wszystkie pola związane z zabezpieczeniem, wprowadzić hasło zabezpieczające i klikając przycisk Next kończymy konfigurację. Po wpisaniu hasła i wciśnięciu kolejnego przycisku Finish, jak widzimy, trwa logowanie się do sieci. I po zakończonym procesie możemy ekstender odłączyć i podłączyć go już w docelowe miejsce. Musicie oczywiście też pamiętać o tym, że po konfiguracji urządzenie musi zostać zrestartowane. Na dole widzimy, że ikona sieci już nam się zmieniła i mamy jak najbardziej dostęp. I możemy sobie sprawdzić chociażby szybkość naszej sieci w takim połączeniu. Pamiętajcie, komputer w tym momencie połączony jest przewodowo jeszcze do naszego ekstendera, natomiast ten łączy się z siecią naszą lokalną bezprzewodową. Ja tu jeszcze wrócę do zakładki z ustawieniami TP-Linka. Jak widzicie, to nie jest tylko i wyłącznie proste menu do konfiguracji, ponieważ również osoby bardziej zaawansowane znajdą tutaj szereg opcji, które pozwoli nam na personalizację samego urządzenia, a także na kierowanie praktycznie całą naszą siecią bezprzewodową. Moi drodzy, słuchajcie, teraz zaczynamy właściwe testy tego ekstendera. Powiem Wam tak, bardzo długo się zastanawiałem, jak pokazać Wam działanie tego urządzenia w tak małym mieszkaniu, gdzie w zasadzie nawet proste routery sobie dosyć dobrze dają radę. I co wymyśliłem? Słuchajcie, ja mam kartę bezprzewodową Wi-Fi podłączoną do komputera typu wewnętrznego. Te dwie anteny, które widzicie, odpowiadają tutaj za jakość sygnału, za jakość połączenia. W tym momencie możecie sobie rzucić okiem na pasek. Mamy praktycznie wszystkie kreski dostępne, czyli zasięg maksymalny, ekstra jakość, tak? I robimy sobie test, słuchajcie, speed test, bez włączonego ekstendera, jak widzicie, on tutaj sobie luzem leci. Będziemy testowali wszystko na jednym serwerze. Jak widzicie, ping 6 milisekund, prędkość pobierania danych w tym momencie około 50 kilku megabitów na sekundę. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie nam na koniec. 58,76 megabita na sekundę. No i jeszcze prędkość wysyłania danych. Tu powinno być około 4 megabitów na sekundę. I tak też praktycznie jest, czy 6, czy 7, czy 8. No, 3,91. Teraz ja zrobię, słuchajcie, coś dziwnego, czego pewnie jeszcze nie widzieliście. O, tak Wam pokażę. Słuchajcie, stwierdziłem, że najbardziej efektywnym będzie obniżenie zasięgu sieci Wi-Fi poprzez po prostu odłączenie tych anten. Słuchajcie, zobaczcie. Anteny od sieci Wi-Fi odłączone. Ja teraz tutaj przejdę z boku. Zobaczcie, co się w tym momencie stanie za chwilę z zasięgiem. W tym momencie jeszcze pokazuję maksymalny. Dajmy mu tutaj się odświeżyć. Zobaczcie, od razu spada do dwóch kresek. Jeżeli chodzi o jakość połączenia, no to ta jest zaledwie dostateczna. Powtarzamy sobie więc przy takiej sile sygnału, czyli zasymulowaliśmy w tym momencie słabą jakość sieci Wi-Fi, czy słaby sygnał. Nie zmieniamy serwera, cały czas ten sam serwer. Zobaczcie, ping 7.
No, natomiast jak widzicie, prędkość pobierania danych już jest zdecydowanie niższa, bo przy tym takim słabym dosyć zasięgu to jest niecałe 20 megabitów na sekundę, czyli jest zdecydowanie wolniej, prawie trzykrotnie wolniej niż to miało miejsce wcześniej. Test będzie długi, ale moim zdaniem bardzo efektywny, tak więc sobie tą chwilę wyczekacie. No i prędkość wysyłania tutaj się praktycznie niewiele zmieniła, natomiast pobierania zdecydowanie. Teraz słuchajcie, przy tych cały czas odłączonych antenach podpinam nasz extender. Ja nie będę go kładł nigdzie koło komputera. On sobie tutaj będzie tak, jak jest teraz cały czas na biurku. I zobaczymy, jak nam wzmocni sieć Wi-Fi. Musimy oczywiście poczekać tutaj na jego zalogowanie do sieci. To oczywiście też chwilę trwa. Jak widzicie, dioda sieci bezprzewodowej zaczyna powoli mrugać, także połączenie jest nawiązywane. Zaraz powinno zostać nawiązane, o czym poinformują nam oczywiście trzy diody sygnalizujące tutaj zasięg, jakość tego zasięgu. Troszeczkę sobie rozjaśnimy, poczekajmy jeszcze chwilę. No, oczywiście zajmuje nieco czasu, myślę, że to nikogo nie zdziwi. No i zaraz połączenie będzie nawiązane. Już nam się świeci dioda RE, także zaraz tutaj kolejne diody nam się zapalą, zasygnalizują pracę i w tym momencie extender już jest zalogowany. Czekamy teraz na reakcję, słuchajcie, komputera i co tutaj się stanie z tym zasięgiem. Zobaczcie, widzicie? Od razu siła sygnału wzrosła zdecydowanie na znakomitą bez anten, tak? Anteny cały czas tutaj mam, nagranie cały czas trwa. O, tu są anteny, tak? Tak więc teraz powtarzamy sobie ponownie test, gdzie karta sieciowa jest pozbawiona anten. Tak więc jak widzicie, zasięg został znacznie poprawiony. No i zobaczcie na prędkości. Jest lepiej, zdecydowanie lepiej, bo to jest ponad 20 kilka. 26. Siła sygnału w tym momencie jest znakomita. Zaraz jeszcze raz sobie ten test powtórzymy, bo ping jest dosyć wysoki. Tak więc zrobimy go jeszcze raz. Też 23, czyli pewnie prędkości będą podobne. No niestety, ale jeżeli chodzi tutaj o że tak powiem, łącze, no to te testy trzeba wykonywać przynajmniej kilkakrotnie. Prędkość jest zdecydowanie wyższa, zasięg jest zdecydowanie poprawiony. No, wybierzemy sobie inny serwer, zobaczycie, jaki zasięg w tym momencie jest. Cały czas oczywiście bez anten, czyli zdecydowanie poprawiony. Weźmiemy sobie jakiś nowy serwer. Może będzie mniejszy problem z tym serwerem, bo prędkości powinny być tutaj w okolicy właśnie około 60 kilku megabitów. Tak więc zobaczcie, zasięg cały czas jest znakomity. No i prędkości też bez problemu na tym dalszym serwerze 20 megabitów przekraczają. No i moi drodzy, słuchajcie, czas oczywiście na podsumowanie tej naszej recenzji oraz testu. Przede wszystkim zacznę od obsługi tego urządzenia. Ta ogranicza się w zasadzie w większości zdecydowanych przypadków do wciśnięcia dwóch przycisków, jednego WPS na naszym routerze oraz przycisku RE, też można powiedzieć taki odpowiedni WPS na samym extenderze. Po nawiązaniu połączenia resetujemy urządzenie, odłączamy je od zasilania, włączamy ponownie, a następnie cieszymy się zwiększonym zasięgiem Wi-Fi. Oczywiście dla osób, które posiadają starsze routery, jeszcze bez opcji WPS, czyli bez konieczności wpisywania klucza zabezpieczającego naszą sieć, producent również przygotował rozwiązanie, które w bardzo prosty i szybki sposób pozwoli nam w kilku krokach na konfigurację tego urządzenia. Sam panel administracyjny, jak widzieliśmy, daje nam nie tylko opcję połączenia się z naszą siecią Wi-Fi, ale także przede wszystkim zdecydowanie rozszerza możliwości i funkcjonalność samego urządzenia dla tych bardziej zaawansowanych użytkowników. Dużym plusem extendera jest oczywiście możliwość również połączenia przewodowego innych urządzeń, które normalnie takiego dostępu do internetu nie mają. W tym momencie stare nasze Smart TV, które musieliśmy łączyć przewodowo, możemy podłączyć bezprzewodowo.
oczywiście korzystając właśnie z tego extendera. Moi drodzy, co do poprawy jakości, czyli do tego, jak to urządzenie tak naprawdę wypada w praktyce. Ja, jak wiecie, testowałem to urządzenie przede wszystkim tutaj u siebie na internecie, 100 megabitów na sekundę download i 4 megabity na sekundę wysyłanie danych. Bardzo długo się zastanawiałem, jak Wam właśnie pokazać to, jak ten wynalazek w zasadzie zwiększa jakość sieci i w ogóle zwiększa zasięg w tak niewielkim mieszkaniu, gdzie no, zasięg normalnie jest bardzo dobry. No i właśnie wpadłem na ten pomysł z odłączeniem anten. Jak widzieliście, zasięg z doskonałego spadł na zaledwie dostateczny z 5 na 2 kreski. Po podłączeniu extendera z powrotem mieliśmy jako sygnał znakomitą i jak najbardziej odzwierciedla się to w prędkościach tutaj. Tak więc pod tym względem moim urządzenie jak najbardziej się sprawdziło. Ja tutaj jakichś w zasadzie większych zastrzeżeń do niego nie mam. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Ja oczywiście zapraszam Was również do części tekstowej, gdzie znajdziecie dodatkowe informacje i zapraszam Was już dzisiaj na następne filmy. Hej!